When the gathering has begun and concerns are down to one, should we clean up or have fun for a while? There's a sweet, sweet stillness there in the quiet Christmas air. May you find yourself laughing all the while. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteś na kanale Enjoy Your Family, a dzisiaj, tak jak obiecałam jakiś czas temu, przychodzę do was z zakupami z Pepco, świątecznymi, także zaczynamy. Pytałam was ostatnio, czy według was już rozpoczęcie takiego sezonu świątecznego to jest za wcześnie, czy jednak nie. Wiele osób wypowiadało się i po jednej i po drugiej stronie, natomiast część uważa tak jak ja, że święta mogłyby trwać cały rok. I oferta Pepco wyszła nam w tym roku dość wcześnie z pomocą, jeżeli chodzi o przyodzianie swoich domów w takie świąteczne akcenty. Więc co, zaczynam, pokażę wam co ja przygarnęłam do naszej chałupki. Zacznijmy od kubków! I to kubki, którym absolutnie nie mogłam się oprzeć. I są to takie turbo świąteczne kubki. Jedyny minus to, że nie można myć tych kubków w zmywarce. Kosztują 10 zł i akurat ta opcja była w dwóch jakby wariantach, kolorystycznych akcentach na przodzie. Idealne kubki, żeby zostawić w nich mleko dla świętego Mikołaja, gdy przyniesie nam prezenty, ale oczywiście, że nie zostawiamy tylko i wyłącznie mleka, bo trzeba do tego dołożyć jeszcze ciastko. A ciastko warto byłoby położyć na fajnym, takim ładnym talerzyku. I te talerzyki również są dostępne w Pepco, kosztowały 6 zł. Taki akcent będzie super wyglądał, chociażby na stole wigilijnym, gdzie po całej kolacji będziemy mogli podać deser na czymś tak słodkim i ładnym. I klimatycznym przede wszystkim. Część z was pewnie zauważyła te wielkie laski w jednym kubku. I to są laski już nie w Pepco, ale w Actionie kupione. Idealne na choinkę, bo tak już chciałam zrobić w zeszłym roku. Natomiast kupiłam je i wszystkie mnie się połamały zanim dojechałam do domu. Nie wiem, czasnęłam gdzieś torbą. Jak wróciłam do domu, to wszystkie były w drobny mak. Mogłam sobie tym słodzić kawę. Fajnie to wygląda, jedyny minus jest taki, że mamy dość duże naklejki. I zdejmując tą naklejkę, ona gdzieś nam tu może zostać, o widzicie. No i to mało estetyczne, mało fajne, więc warto było mieć swoje sreberko i zawinąć takie cukierki samemu i ładnie powiesić na choinkę. Mam tutaj dość sporo takich gadżetów ciastkowo-wypiekowo-pierogowych, które są dostępne w Pepco. I ich test zrobimy osobno w odcinku, zobaczymy jak to się sprawdza, ale pokażę wam co ja tutaj mam. Pierwsza rzecz, którą mam, to wykrajanki do ciastek, do pierniczków. I są one dość malutkie. One kosztują 5 zł, rozpakujemy sobie je. Ho! Ciasteczka są dość małe, jeżeli chodzi akurat o te foremki. One mają tutaj taki, widzicie, taką sprężynkę, żeby wypchnąć nam to ciastko z tej foremki. Całe ciastko już mamy jakby wytłoczone wzorkiem. Fajne. Zobaczymy, czy będzie działać i czy będę w stanie wypychać te ciastka, tak wiecie, na lajcie. Mamy tutaj 8 różnych wzorów, więc jest ich dość sporo. Nawet zobaczyłam jeden walentynkowy. I'm locked inside tonight, but my heart... Mikołaja zepsuł. Szybko zweryfikowaliśmy, czy gadżet za 5 zł, to spoko gadżet. Okej, ale mam jeszcze kilka innych, więc nie zniechęcajmy się. Skoro jeden gadżet już zdążyłam zepsuć, to mam coś, co jest podobno idiotoodporne, czy podobno, tak mi się wydaje. Nie ma tutaj nic, co można zepsuć. Można ewentualnie na to stanąć i to połamać. I to są zwykłe foremki na ciastka. One są dość duże, więc fajnie, bo można całą rodziną sobie poudekorować wszystkie te ciastka, wiecie, zrobić sobie taki wieczór. I jeszcze jedną rzecz mam, na którą strasznie bardzo liczę. Naprawdę, strasznie bardzo liczę. Jest to taka foremka. I słuchajcie, tutaj mamy taki stempel z tym ciastkiem. I ring, żeby to ciastko wykroić. Wiecie, on już jest idealnie dopasowany pod tą wielkość.
łapka do wyjmowania ciastek z piekarnika. Szczerze mówiąc, ja lubię takie, które są generalnie sięgają gdzieś po łokieć, bo z umiejętnościami mymi piekarskimi, no to potrzebowałabym sobie pod dupę tą rękawicę dołożyć. Natomiast ta wyglądała przesłodko i stwierdziłam, że chciałabym coś takiego mieć, chociaż totalnie tego nie potrzebuję, bo mam inne. No, mój mąż oczywiście zapytał, jak? Na co ci to? No, no. Wzięłam. Marogi. Kolejna rzecz to forma na pierogi. Na takie większe, mniejsze. Mnóstwo osób mówiło, żebym się zaopatrzyła w coś takiego. Przy każdej sposobności, gdy robiłam pierogi i dodawałam to na Instagrama, więc stwierdziłam, że sprawdzę. Może faktycznie będzie się lepiej kleiło niż ręcznie i widelcem. No i takie coś kosztuje 5 zł. I mamy dwie wielkości pierogów. Dziecięce i dorosłe. Ostatnie dwa gadżety kuchenne to pierwsze ozdobne foremki na babeczki. Generalnie nie do pieczenia, tylko do tego, żeby już tą babeczkę po upieczeniu do takiej foremki włożyć. A na dole jakaś ta, coś miłego do napisania. Ostatnia rzecz z takich kuchennych to silikonowe kostki lodu. Wkładamy to po prostu do zamrażarki i wrzucamy tam do soku, czy tam co będziecie pić. Zapach świąteczny. W Pepco pojawiły się właśnie takie zapachy i ja mam tutaj dwa, bo widziałam tylko i wyłącznie u nas w Pepco dwie opcje zapachowe i dopiero teraz mądra Marta zobaczyła, że tutaj z tyłu mamy opcję z testowania zapachu, nie? Zajebiście. Ale czad, no jaki mądry ktoś jest! I jaki jest ktoś głupi, że na to nie zobaczył! To już wiecie, jesteście mądrzejsi niż ja. Jeden taki zapach kosztuje 15 zł. No, jest wykonany bardzo fajnie i z tymi gadżetami tutaj na górze, które widzicie. Bardzo fajne, ładne i również może zostać wykorzystane jako prezent pod choinkę. Mam tutaj też takich kilka pierdółek, jak to mówi mój mąż, ozdobek, które układam wszędzie przed świętami. No, to jest po prostu... Można by było sklep otworzyć, no nie? Ale są przepiękne Pepco, porcelanowe rzeczy, które możecie ułożyć na kominek, na półeczkę, na stolik, na stół. Wszędzie możecie je ułożyć. Na okap, pod okap, na piecu, pod piecem, wszędzie. Przepraszam. Składki, reniferek. I są w różnych też wariantach. I siedzące, i stojące, i płaczących nie było. Ale i śmiejące, i w czapce, i bez czapki, i jakie tylko chcecie. Kolorystycznie też różne. I ja zakochałam się w choince, nie? Świetna choinka, nie wiem jak do niej do bombki dokleję. I najlepsza rzecz, na którą polowałam od zeszłego roku. Mój mąż jak zobaczył, że trzymam, dzierżę to w ręce i idę do kasy, to po prostu brechtnął na żywo, no nie? Strasznie chciałam mieć samochodzik z choinką na dachu. Wiem, że w Pepco są jeszcze takie bombki. Ja niestety ich nie widziałam, ale na pewno jak tylko zobaczę, to zakupię i będę miała bombki z Mikko. Znalazłam dzwoneczki, jak tylko tąpnęłam w półkę, bo tak je też znalazłam i zadzwoniło, to stwierdziłam, że muszę to mieć. Ja mam plan, żeby zawiesić te dzwoneczki na wieniec na drzwi, bo chcę w tym roku taki wieniec zrobić i stwierdziłam, że za każdym razem, gdy drzwi będzie się otwierać, to będzie słychać Mikołaja po prostu wchodzącego do domu. No super, pięknie. Jeżeli ktoś ma kota, to świetne dzwoneczki są na choinkę. Jeżeli zaczną dzwonić i zaczną się ruszać, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Więc będziecie mieć taki punkt informacyjny, że kot zaczął wspinać się po choince i trzeba ją łapać, bo zaraz poleci. Ja nie mam kota, ale gdyby Alita chciała tąpnąć w drzewko, to też będę wiedziała. Aaaa! Kochani, kupujemy renifery w tym roku! Każdy dostanie dzwonka! Jak święta, to muszą pojawić się świąteczne kapcie. I ja zawsze kupuję kapcie w Pepco, bo tamte kapcie mają zawsze najładniejsze, najprzyjemniejsze. W Pepco zawsze jest bardzo szeroka oferta i skarpet świątecznych, i papci. Te kosztowały akurat 25 zł i wydaje mi się, że to jest dopiero początek inwencji świąteczno-twórczej Pepco. Także naprawdę są przepiękne i nie jeden raz kupowałam takie kapcie jako prezent świąteczny i zawsze każdy był z nich zadowolony. Także naprawdę, jeżeli jeszcze nie mieliście
robiliście, to musicie spróbować. Kolejną rzeczą są skarpety, które zawieszamy na kominek. Ja oczywiście kupiłam 4 sztuki, bo 4 jest u nas w domu domowników. Ja, Krzysiu, Alita, Dalenius, każdy będzie miał swoją skarpetę. I ja już zadbam, żeby coś ciekawego w tych skarpetach było dla nich i dla siebie. Będę swoim własnym Mikołajem. Mają zawieszkę tutaj z tej strony, żeby móc bez problemu zawiesić je na kominek. Ja Wam pokażę, jak będziemy zawieszać to u nas, ponieważ oczywiście nie będę żadnych gwóźdków w kominek wbijać, broń Panie Boże. I również są różne i kolory, i wzory tych skarpet, więc możecie wybrać takie, jakie Wam pasują. Ale u mnie święta to kolor czerwony, więc nie mogło być inaczej. No cóż, ja mogłam kupić, jak nie koce, pewnie. Zobaczcie, jak on jest milusi. Jeszcze, kochanie, będziesz chciał się tak pomemłać w kocyku. I do kompletu mamy drugi. Tylko ten już takie gwiazdki, bardziej świąteczno-czerwony, ale razem dają naprawdę mega, mega fajny klimat i bardzo przyjemnie będzie się nimi otulić wieczorem. Ten czerwony to 1,50 m na 2 metry, to 1,60 m na 2 metry. Niby wydaje się, że będzie 2 razy większy, ale on po prostu jest bardziej puchaty i też kwota 2 razy wyższa, więc no, ten kosztował 70 zł, a ten 30. Nikt nie mówił, że byłam dobra z matematyki. Obrus. Obrus, coś, co jest niesamowicie ważne podczas strojenia naszego stołu wigilijnego. Ja w tamtym roku miałam mega problem, ponieważ przypomniałam sobie o obrusie normalnie na 2 tygodnie przed świętami. Nie było nic, nigdzie, nic. Musiałam sztukować po obu stronach obrus, żeby ten stół mi zakryć. I w tym roku, jak zobaczyłam tylko w Pepco, że pojawił się obrus o wymiarach 1,40 m na 2,40 m, czyli taki, który teoretycznie pokryje mój stół z każdej strony, to stwierdziłam, że absolutnie muszę go mieć. Mam nadzieję, że będzie nam dane ten obrus właśnie w tym roku rozłożyć na stole. W naszym domu mamy kosz na wszystkie cosie, które nie mają innego miejsca. I stwierdziliśmy, że w tym roku fajnie byłoby wymienić ten kosz na koszyk świąteczny. Patrzę, że jest po prostu większy niż ten, który mamy dotychczas, no nie? Więc więcej cosiów się w środku mieści. Generalnie jak zaczyna się kidać z tego koszyka, to robimy selekcję, co tam jest właściwie. Jeżeli coś jest zgubione i ktoś nie może znaleźć, to najprawdopodobniej znajduje się właśnie w tym koszyku. Bo wszystkie jakieś małe elementy, które gdzieś tam się poniewierały po domu, jakaś bateryjka, jakieś coś tam, wrzuca się właśnie do takiego koszyka i ma on mimo wszystko swoje miejsce. No i jak mój mąż zobaczył ten koszyk, to stwierdził, ej, to byłby fajny koszyk na komodę. No to wzięłam. Mi 2 razy nie trzeba mówić, no nie? Ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, to świąteczna biżuteria i mamy tutaj mnóstwo rozmaitych kolczyków, gumek, spinek, no wszystkiego. Nawet znalazłam, o popatrz, kolczyki reniferowe różki, ale moim absolutnym hitem są te. I to jest mój absolutny hit tych zakupów, naprawdę. Na razie to jest mój absolutny hit. Zobaczymy, czy jak je założę, to dalej będę tak uważać, co nie? Okej, i to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że tak trochę przemieciliśmy już powoli do Waszych domów takiego świątecznego nastroju. Dajcie znać, co Wam się podobało, co Wy kupiliście i czy już zaczynacie robić, że tak powiem, zapasy dekoracyjne na święta. Jestem bardzo ciekawa, może macie już prezenty dla swoich najbliższych. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A to pierwszy film z takich świątecznych, więc oczekujcie ich więcej. Na pewno pojawią się kolejne. Do zobaczyska i pa!